Witajcie, drugi temat w dziale pedosfera, typy genetyczne gleb. Na co będę zwracać uwagę w tej lekcji? Będziemy wymieniać gleby w trzech grupach: strefowe, śródstrefowe i niestrefowe, i będziecie musieli potrafić wskazywać, która gleba należy do jakiej grupy. Drugi cel lekcji dzisiaj wyjątkowo obszerny: charakterystyka i występowanie gleb na świecie. Musiałam tak ogólnie to ująć, bo dzisiejszy temat to taki pewnik maturalny. Naprawdę z tego tematu 90% szans, że jakieś pytanie na maturze się zdarzy, dlatego słuchajcie uważnie. No to zaczynamy. Pierwsza grupa gleb i punkt pierwszy to gleby strefowe. I przygotowałam tabelę, w której omówię te wszystkie gleby. Wiecie, że lubię mieć w zeszycie wszystko w jednym miejscu. Tabelę proszę przerysować mniej więcej w takich szerokościach kolumn, jak jest u mnie na slajdzie. W kolumnie klimat będziemy wpisywać strefę, więc dwa słowa. Profil glebotwórczy, tutaj podam najważniejszą cechę. Roślinność. Dwa, trzy słowa, co rośnie na tej glebie, występowanie, kilka obszarów, gdzie ta gleba się mieści, stąd tutaj najszerszą zrobiłam tą kolumnę, i urodzajność, ta ostatnia kolumna wąska. Tu będziemy stawiać tylko plusy i minusy. Zatrzymaj film i przerysuj tabelę. Gleby strefowe, tak brzmi pierwszy punkt. Nim zaczniemy uzupełniać tabelę, to chciałabym Wam wyjaśnić, o czym będę opowiadać. Pokazuję mapę rozmieszczenia gleb na kuli ziemskiej. Taką samą mapę macie w podręczniku. Warto otworzyć podręcznik i patrzeć w trakcie wyjaśniania na moją mapę albo do podręcznika. Pierwszych nauczymy się gleb strefowych. I teraz dobrze, żebyście zrozumieli, dlaczego wyróżniam różne typy gleb. Ta pierwsza grupa, lubię ją nazywać tak, że to są takie gleby logiczne. One się układają na świecie w pasach takich, które dobrze już znacie z lekcji. Czyli układają się strefowo, równoleżnikowo, podobnie jak strefy klimatyczne. No i teraz popatrzcie na różne kolory. Na pierwszy rzut oka wydaje się tego taka mozaika, że wszystko jest tutaj pomieszane, ale znajdźmy taki kolor, który faktycznie, o, ten jest tylko w jednej strefie. No to popatrzmy na kolory różowe. Widać już, one wiążą się ze strefą okołorównikową, a gdzieś tam daleko na północy kolor szary, a w naszych szerokościach geograficznych umiarkowanych kolor zielony i brązowy. Te gleby, które wskazuję, to będą właśnie gleby strefowe, logiczne, czyli widzimy, będzie związek na pewno z klimatem i roślinnością tych gleb. No to zacznijmy omawiać gleby. Rozpoczynam od północy i będę zbliżać się do równika. Pierwszą glebę do tabeli wpisujemy tundrową. Odszukujemy glebę na mapie, kolor szary, daleko na północy, więc klimat okołobiegunowy zapisujemy w tabeli. Nawet dopisałabym słowo subpolarny, bo oczywiście nie znajduje się, zobaczcie, na samym biegunie na Antarktydzie, tylko właśnie w klimacie subpolarnym. W profilu glebotwórczym tej gleby tundrowej możemy zaobserwować wieloletnią zmarzlinę. Wieloletnia zmarzlina, o niej mówiliśmy w dziale hydrosfera, będzie to przemarznięty grunt. On sprawi, że właściwie ta gleba nie ma takiego typowego profilu glebotwórczego. Roślinność na tundrze bardzo uboga. Możemy zapisać mchy i porosty, tylko to rośnie na dalekiej północy. Mchy i porosty. I występowanie. Będę tutaj różnie Wam podawać, tak żeby Wam było najłatwiej później odnajdywać różne gleby. Czyli zobaczcie, północna Kanada, północna Skandynawia i północna Syberia. Same obrzeża kontynentów.
Druga gleba bielicowa. I teraz w przypadku gleby bielicowej przenosimy się bardziej w głąb lądu i będzie to klimat umiarkowany, ale dopisujemy chłodny, bo zobaczcie, ona bezpośrednio będzie nam graniczyła z tą glebą tundrową. Skała macierzysta, piasek, żwir. To wpisujemy w profilu glebotwórczym. Skała macierzysta, piasek i żwir. W tej glebie jeszcze jedna charakterystyczna rzecz. Gleba bielicowa ma taki charakterystyczny poziom wymywania. Wpiszcie to proszę sobie w profil glebotwórczy. Poziom wymywania. I ten charakterystyczny poziom wymywania. Tu możesz napisać biały kolor. O, tak właśnie przedstawiany jest na profilach glebowych. Bierze się z procesu bielicowania. I ten biały poziom wymywania będzie takim kluczem do tego, żeby tą glebę później rozpoznać na profilach, co jest dla Was takim wymogiem maturalnym. Roślinność. W tym miejscu rośnie las iglasty. I występowanie gleby. I jestem w północnej Europie. Kanada. No i mogę napisać Syberia. Trzecia gleba, brunatna i płowa. To będzie gleba, która, zobaczcie, w większości pokrywa nasz kraj, więc będzie to faktycznie gleba, która najbardziej powszechnie występuje u nas. Czemu dwie gleby są tutaj wpisane? Różnice między glebą brunatną i płową są tak małe, że omawiamy je razem. Klimat umiarkowany, ciepły. Zbliżyłam się teraz bardziej do równika oraz znajduje się w tej łagodniejszej wersji klimatu, czyli zobaczcie, bliżej oceanów leżą gleby brunatne. Skała macierzysta, gliny morenowe i piaski. I roślinność, las liściasty i mieszany. I teraz zatrzymam się na chwilę. Omówiłam dwie gleby, bielicową i brunatną. Obie z tych gleb występują w Polsce bardzo powszechnie i są to najważniejsze gleby dla nas. Skoro tak jest, to bardzo często właśnie pytania maturalne będą o te dwie gleby. W tym miejscu, gdzie pisaliście o piaskach w glebie bielicowej i o glinach w glebie brunatnej, postawcie sobie innym kolorem wykrzyknik. Uwierzcie mi, że to są takie z wszystkich gleb najczęstsze pytania. Czym różni się od siebie gleba bielicowa i brunatna? Bo one znajdują się bardzo blisko siebie. Więc różnią się tą skałą macierzystą. No i drugie wykrzykniki będą w roślinności. Różnią się roślinami. Bielicowe, lasy iglaste, a tu już lasy liściaste. I postaw dwa wykrzykniki. Występowanie gleby brunatnej, Europa Zachodnia, wybrzeża Stanów Zjednoczonych i zobaczcie tu Azja Wschodnia, Japonia. No i teraz urodzajność tych gleb, a nie mówiłam o urodzajności bielic, zaraz to sobie uzupełnimy i teraz możemy to dobrze porównać. Mamy dwie gleby, które występują powszechnie w Polsce, o której możemy mówić, że jesteśmy krajem rolniczym. No to jak to jest? Czy to są bardzo dobre gleby, czy niekoniecznie? No niestety niekoniecznie takie dobre, ale z powodzeniem uprawiamy. Z tych dwóch gleb na pewno lepsza jest gleba brunatna, więc tutaj postawcie plusik. Nie za duży, ale jednak plusik. A przy glebie bielicowej, no ona nadaje się do uprawy przy odpowiednim nawożeniu. I
tutaj zdecyduję się chyba na sygnaturę plus łamany na minus. W glebie tundrowej oczywiście był to minus. Ta gleba nie nadaje się do uprawy. Kolejną glebą są czarnoziemy. No i już nazwa tej gleby wskazuje nam, o jakiej ważnej glebie będziemy teraz mówić. Skoro w nazwie gleby jest zawarte słowo czarny, który mówi o kolorze poziomu próchnicznego, to wiadomo, że jest go dużo. Jeśli jest go dużo, znaczy, że będzie to bardzo dobra gleba. Czarnoziemy leżą w klimacie umiarkowanym ciepłym. Klimat umiarkowany ciepły. Skałą macierzystą czarnoziemów są lesy. Skała macierzysta lesy. No i oczywiście drugą cechą w profilu będzie gruby poziom próchniczny. Gruby poziom próchniczny. Odszukajmy czarnoziemy na mapie. Mam kolor ciemnobrązowy. I w tym miejscu roślinność, jaka porasta, to są trawy. Właściwie i w Azji, i w Ameryce Północnej. Te trawy rosną na stepach i preriach. Stepy i prerie możemy dopisać do roślinności. No i teraz, gdzie jest ta najlepsza gleba świata? Zobaczcie, dosyć ciężko mi to i krainami geograficznymi, albo krajami opowiedzieć, więc zapiszcie sobie tak. Jest to pas od Ukrainy, która zresztą słynie właśnie z licznych czarnoziemów, po Azję Wschodnią. Pas od Ukrainy po Azję Wschodnią. Wnętrze USA, czyli można napisać Wielkie Równiny. Taka jest tu kraina geograficzna. Oraz kawałek w Ameryce Południowej. I jest to Argentyna. Urodzajność tych gleb, oczywiście stawiamy tutaj plus, który będzie największy w tej tabeli, zdecydowanie plus. Obok czarnoziemów kolejne gleby nazywają się kasztanowe i są to takie gleby, które towarzyszą czarnoziemom. Czyli zobaczcie, kolor jaśniejszy, brązowy i on jest blisko czarnoziemów. Klimat zatem będzie podobny, umiarkowany, ciepły, chociaż jednak ta gleba leży troszeczkę dalej, jest wyciągnięta na południe i można powiedzieć, że zahacza o klimat podzwrotnikowy. Skałą macierzystą tych gleb może być też les, ale wkracza też tutaj piasek, więc piszemy les i piasek. No i w związku z pojawieniem się tego piasku oznacza to, że gleba nie będzie aż tak urodzajna. Gleba ma czerwone zabarwienie, co także można napisać w kolumnie o profilu. I to czerwone zabarwienie wynika z obecności tlenków żelaza. Roślinność ponownie są to trawy i występowanie. I napiszemy tym razem pas od Morza Kaspijskiego po wschodnią Azję oraz prerie USA. No i urodzajność damy glebie plus, ale nie taki duży jak w przypadku czarnoziemów. Gleba cynamonowa. No i teraz tu bardzo podobne kolory, taki kolorek łososiowy i znajdujemy glebę cynamonową nad Morzem Śródziemnym, więc klimat zapiszemy podzwrotnikowy, śródziemnomorski. W podłożu, w profilu występują skały węglanowe, a roślinność, która porasta ten obszar, ma jedną nazwę, makia. Kolejna lekcja jest cała o roślinności, więc wszystko nam się wyjaśni, ale makia, myślę, że jak pomyślicie sobie o Grecji, Hiszpanii,
o oliwkach, krzakach, mandarynkach, pomarańczach, to właśnie taka roślinność nazwana jest makią. Występowanie. No cały czas pokazuje jeden rejon, on jest najbardziej charakterystyczny, czyli wybrzeża Morza Śródziemnego. Kawałek gleby mamy też na południu Afryki oraz w Meksyku. Urodzajność gleby postawić przy odpowiednim nawożeniu można malutki plus. Gleba cynamonowa, malutki plus. Szaroziemy i buroziemy. Znajdźmy gleby na mapie i widzimy występowanie tego koloru piaskowego, tak bym określiła, w dobrze znanej strefie zwrotnikowej, czyli klimat zwrotnikowy. Dopisane mamy i gleby pustynne. To będzie faktycznie ta gleba, która występuje na pustyniach. Więc klimat zwrotnikowy, nawet dodałabym słowo suchy. W profilu glebotwórczym, no, co może przeważać? Oczywiście, jak to na pustyni, piasek i będzie to skała macierzysta tej gleby, przeważająca w profilu piasek. Roślinność skąpa, pustynna, kaktusy i właściwie nic więcej tu się nam nie pojawia. I występowanie, tutaj możemy napisać nazwy pustyń, które znamy, czyli mam Saharę, mam pustynię Gobi, Taklamakan, zachodnią Australię, gdzie mam trzy wielkie pustynie, Półwysep Arabski, pustynia Kalahari, Namib. Urodzajność. Oczywiście na glebie pustynnej, na szaroziemach nie będziemy nic uprawiać, chyba że przy najnowocześniejszym nawodnieniu, ale stawiamy zdecydowanie minus. I ostatnia gleba. Zbliżyliśmy się do równika. I teraz zobaczcie najróżniejsze tutaj kolory i wymienionych kilka gleb. Czerwone i czerwono-żółte, cynamonowo-czerwone i czerwono-bure. Ja w tabeli zapisałam Wam czerwonoziemy i żółtoziemy. I właściwie tu trzeba kojarzyć, że wszystkie gleby, które swoją nazwą będą nawiązywać do tych gleb, będą to gleby, które są na równiku. Klimat równikowy. W profilu glebotwórczym mam skały osadowe, a te czerwone zabarwienie pochodzi od zawartości żelaza. Roślinność. Na równiku lasy równikowe, dżungla, bardzo bujna. I ta roślinność właśnie jest przeszkodą w tym, żeby taka gleba była uprawna. Oprócz roślinności przeszkadzają ulewne deszcze, które będą wypłukiwać cząstki mineralne gleby. No i występowanie, kolor różowy, więc mamy znaczący obszar niziny Amazonki, całą środkową Afrykę z kotliną Kongo oraz Indonezję. Gleba słaba do uprawy, więc należy wpisać do tabeli minus. No i podsumowując, mamy obszerną tabelę gleb strefowych. Przypominam jeszcze raz dla Was najważniejsze. Czym się różni gleba bielicowa i brunatna? Postawiliśmy tu wykrzykniki. No i jeszcze słowo chyba dla mnie kluczowe do całej tej tabeli. Postaw wykrzyknik przy słowo lesy. Ten les jako skała macierzysta najlepszej gleby świata, czarnoziemy, to taki obowiązek z tej lekcji z wykrzyknikiem do zapamiętania. Przechodzimy do punktu drugiego. Druga grupa gleb to gleby śródstrefowe. No i teraz jak wyjaśnić te gleby? Wcześniejsze gleby układały nam się pasami, strefami, a teraz śródstrefowe, tak Wam radzę zapamiętać, że to są takie gleby, no
nielogicznie układające się, nielogicznie oczywiście na pierwszy rzut oka, czyli będą w różnych strefach klimatycznych. Popatrz na mapę, czy widzisz jakiś kolor, który właściwie jest w prawie każdej strefie klimatycznej. No i na pierwszy rzut oka jest to ten kolor niebieski, czyli mam i na równiku, i w strefie umiarkowanej, i zobaczcie w Azji, czyli jakby on całkowicie nie jest uzależniony od klimatu. Takie właśnie będą gleby śródstrefowe. Skoro nie zależą od klimatu, to będą związane z czym? No, przykład pierwszej gleby pokazuje, że na przykład z wodą. Pierwsza gleba, mady rzeczne. Mady rzeczne będą występowały w dolinach rzecznych. No i będą bogate w składniki mineralne i organiczne. Bo oczywiście daje to woda ze słodkiej rzeki. Będą to zatem gleby urodzajne. Zdecydowanie, gdybym miała mady rzeczne w tabeli, dałabym im całkiem spory plus. I bardzo charakterystyczna teraz rzecz. Musicie mieć umiejętność rozpoznawania tej gleby na profilu glebotwórczym. Tu akurat jest sprawa bardzo łatwa. Mady rzeczne są to gleby, które będą występować przy rzece, która okresowo wylewa. I te wszystkie wylania w postaci pasków będą na profilu widoczne. Więc zapisz sobie jako ważną uwagę paski w profilu glebotwórczym. Ta jedna rzecz sprawi, że zawsze madę rzeczną rozpoznasz. Występowanie mady rzecznej w dolinach rzek i zobaczmy wszystkie największe rzeki, Amazonka, tu w delcie rzeki Ganges, bardzo duży obszar tych gleb. Druga gleba to rędzina. Będzie to gleba śródstrefowa, no ale ona nie jest wcale zależna od wody. No i drugi taki przypadek, kiedy występują te gleby śródstrefowe, to wtedy, kiedy występują na konkretnej skale macierzystej, która nie jest powiązana z klimatem. Rędzina będzie to gleba, która występuje na wapieniach przede wszystkim. Nazwa tej gleby pochodzi z języka polskiego i podobno na świecie łamią sobie język na tej nazwie naszej rędzina. W świecie na szczęście nie jest dużo tej gleby. Dlaczego u nas? No u nas rędziny to około 1% występowania, zwłaszcza na wyżynach. I mam dwie wyżyny, krakowsko-częstochowską, nieckę-nidziańską. Tamtej gleby właśnie na wapieniach jest sporo. Nazwa pochodzi od tego, że podobno pług, który pracował na tej glebie, bardzo rzęził, bo zobaczcie, że w glebie jest dużo odłamków tego wapienia. No i od tego charakterystycznego odgłosu pochodzi nazwa rędzina. W profilu glebotwórczym musicie dobrze się przyjrzeć i zapamiętać. Mam widoczną skałę macierzystą, czyli ten wapień i wytworzony całkiem spory poziom próchniczny. Więc duży poziom próchniczny na skalę, która będzie w kolorze na ogół biała, to będzie zawsze rędzina. Gleba będzie urodzajna, dajemy plus. Dzięki właśnie temu sporemu poziomowi próchnicznemu. Trzecie gleby, czarne ziemie. I teraz zobaczcie, nazwa znowu mi wskazuje. O, będzie urodzajnie, skoro czarny kolor i nie można nigdy tej gleby mylić ze słowem napisanym razem czarnoziemy. Czarna ziemia będzie to gleba powstająca na obszarach zarastających bagien i jezior. I dopiszcie sobie przy udziale wód gruntowych. Mówi się często tak, że te czarne ziemie mają dobry udział do wód gruntowych, bardzo dobry dostęp, więc będzie to taka gleba, która swobodnie z tych zasobów wód gruntowych może korzystać. I właśnie dzięki temu przy odpowiednich zabiegach agrotechnicznych gleba będzie urodzajna.
Mamy jakieś 2% tej gleby w naszym kraju i z powodzeniem rośliny nawet wymagające tam uprawiamy. Kolejna gleba, gleba bagienna i teraz zobaczcie jaka różnica. Tutaj też wody, ale tym razem za dużo, więc piszemy, powstają w warunkach nadmiernej wilgotności. Tej wilgotności będzie już tak dużo w zagłębieniach terenu, w terenach podmokłych, że gleby nie będą urodzajne, gleby mało urodzajne i na glebie bagiennej rolnictwo nie będzie uprawiane. I jeszcze gleba wulkaniczna. O nich właściwie mówiliśmy już, kiedy uczyłam o wulkanach. Gleba wulkaniczna jest glebą żyzną i dzięki temu, że nawożą ją popioły i pyły wulkaniczne, występuje oczywiście w pobliżu wulkanów. I trzecia grupa, gleby niestrefowe, gleby, które nie są zależne ani od klimatu, ani od wody, ani od skały macierzystej, no i występują w różnych miejscach na świecie, tak jak gleba górska, która będzie występować po prostu w górach. Tutaj musicie zwrócić uwagę przede wszystkim na profil tej gleby. Zobaczcie, w glebie górskiej mam przeważającą skałę macierzystą, która dochodzi prawie do powierzchni, no bo inne profile glebotwórcze prawie że nie mają możliwości wytworzenia, mam bardzo cienki poziom próchniczny. Trzeba bardzo uważać, żeby gleby górskiej nie pomylić z rędziną, która też miała sporo tej skały macierzystej, ale na niej wytwarzał się już nam ładny poziom próchniczny. Więc uwaga, gleba górska oczywiście nieurodzajna. No i gleby antropogeniczne, to słowo antropogeniczne oznacza wytworzone przez człowieka, gleby miast, tam gdzie człowiek zaburzył profil glebotwórczy i mamy tutaj drogę, beton. Cała ingerencja człowieka sprawia, że mam glebę antropogeniczną, gleba nieurodzajna. Z dzisiejszej lekcji do maturalnego słowniczka zapiszcie sobie takie hasło: występowanie, skała macierzysta i profil gleb. Wybrałam te gleby, które najczęściej na maturze pojawiają się, czy do rozpoznania na mapie, czy profile glebotwórcze. Oczywiście uczymy się wszystkich gleb, ale to taka absolutna podstawa. Przepisz do słowniczka. No i teraz podsumuję jeszcze to raz i wyjaśnię na profilach glebotwórczych. Przyjrzyjcie się proszę im, to takie fajne zadanie maturalne. Odkąd na maturze mam dwie kartki kolorowe, bardzo często kusi to, żeby te profile glebotwórcze wstawić, żeby uczniowie je rozpoznali. No i spróbujmy, jak sobie poradzimy. W pierwszym profilu szukam charakterystycznej rzeczy i widzę dosyć znaczący biały poziom wymywania. Oczywiście jest to gleba bielicowa. Zobaczcie, jak ją łatwo rozróżnić w porównaniu do innych gleb. Właśnie po tym poziomie wymywania w skale macierzystej piasek. Druga gleba, która wygląda tak, skała macierzysta, jeden dodatkowy poziom i poziom próchniczny. Tutaj ułatwioną mam sprawę, bo mam napisane, że jest to poziom brunatnienia, czyli na pewno jest to gleba brunatna. Pamiętajcie, że także bez tego napisu musicie sobie poradzić z rozpoznaniem tej gleby, czyli jeśli na skale macierzystej mam jeden poziom, a później poziom próchniczny, to znaczy, że jest to gleba brunatna. Trzecia gleba, która jest na skale macierzystej w kolorze białym i ma wytworzony ładny poziom próchniczny. Od razu zjeżdżam niżej i porównuję Wam z tą glebą. I uwaga, to będzie oczywiście rędzina, ta gleba urodzajna, a ostatnia to gleba górska nieurodzajna. Czwarta gleba,
co rzuca się w oczy? Aha, paski w profilu. Skoro gleba ma paski w profilu od tych wylania rzeki, będzie to mada rzeczna i całkiem spory poziom próchniczny. No ale oczywiście nie tak duży jak w glebie piątej. Poziom próchniczny, który zajmuje połowę gleby na żółtej, miękkiej skale macierzystej lesie. I będzie to oczywiście czarnoziem. Spróbujmy swoich sił teraz w zadaniach maturalnych z tego tematu. Karty pracy, strona 148. Zadanie pierwsze. Mam mapę Europy z zaznaczonymi glebami, trzy profile i muszę rozpoznać, jaki to typ gleby. Popatrzmy na literkę A. Ten kolor jasno-szary występuje bardzo wyraźnie w dolinach rzek. Mamy zaznaczoną nawet deltę Wisły. Skoro rzeki, to będzie to oczywiście mada rzeczna. I wybierzmy dla mady rzecznej, który profil glebotwórczy. Mada rzeka wylewa paski na profilu, oczywiście jedynka. I druga gleba, literka B. No jakieś takie małe fragmenty w miejscach trochę dziwnych, ale jak sobie pomyślimy, to skojarzymy, że przebiega zgodnie z najwyższymi częściami pasm górskich, czyli Alpy, Karpaty, czyli jest to gleba górska. I zobaczcie, znowu oczywiście dla zmyłki dali te dwie podobne do siebie gleby. Wybieram trzeci profil glebotwórczy dla gleby górskiej, a nie rędzinę na wapieniach. Zadanie drugie, strona 149, podobnie zadanie, tylko przenoszę się teraz do Ameryki Północnej. Pierwsza gleba A w Kanadzie, bardzo szeroko ciągnąca się w klimacie umiarkowanym, chłodnym, będzie to gleba bielicowa. I szukam bielicy z charakterystycznym poziomem wymywania, profil trzeci. I gleba zaznaczona literką B we wnętrzu Stanów Zjednoczonych, na preriach, na trawie. Więc gleba urodzajna z dobrym poziomem próchnicznym, czarnoziem i wybieram profil drugi. I nieco inne zadanie. Na mapie zaznaczono dwie gleby i trzeba rozpoznać znowu, jakie to są gleby. Zadanie znajduje się na stronie 153, zadanie 8. No i przypatrzmy się. Gleba A, cecha charakterystyczna, zobaczcie, w większości gleba pokrywa Europę i Polskę, więc jest nam dobrze znana. Będzie to zatem gleba brunatna i płowa w literce A. A druga gleba to taki pas ciągnący się przez Azję, wnętrze Stanów Zjednoczonych, kawałek Argentyny i były to czarnoziemy. No i teraz to nie koniec zadania. Macie jeszcze podać dwa podobieństwa i dwie różnice tych gleb. Pierwsze podobieństwo widać właściwie na mapie. Gleby są w podobnej szerokości geograficznej, więc łączy ich wspólna strefa klimatyczna. Czyli piszemy, obie gleby leżą w klimacie umiarkowanym. Drugie podobieństwo można znaleźć w skale macierzystej, ale trzeba sobie przypomnieć podział skał, bo gleby brunatne leżą na glinach, a czarnoziemy na lesach, czyli z jednej strony to jest inna skała, ale jest to skała z tej samej grupy, czyli obie gleby należą do skał osadowych, okruchowych. Różnice. No, dla mnie pierwsza różnica najważniejsza to jest urodzajność tych gleb. Oczywiście lepsze są czarnoziemy. I pamiętajcie proszę, żeby na maturze w określaniu różnic zawsze ująć to tak. Czarnoziemy są glebą bardziej urodzajną niż gleby brunatne.
Jeśli byście skończyli zdanie na czarnoziemy są urodzajne, niestety nie otrzymacie za to punktu, jeśli trzeba wskazać różnicę. No i drugą różnicę myślę, że możemy opisać roślinność, czyli gleby brunatne leżą pod lasami liściastymi, a czarnoziemy pod trawami. Czyli całkiem inna roślinność współwystępuje na tej glebie. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja jest zrozumiała. Naprawdę bardzo ważny temat. Powtórz wszystkie gleby, tam gdzie stawialiśmy wykrzykniki. Popatrz do podręcznika na rysunki profili glebowych. I wykonaj zadanie 10 ze strony 154. Dziękuję.